Finał The Voice of Poland 13. Kim jest Dominik Dudek z drużyny Thompsona i Barona? Jego fanki mogą być niepocieszone. Kto wygra The Voice of Poland 13? Jednym z finalistów popularnego programu TVP2 jest 28-letni Dominik Dudek z drużyny Thompsona i Barona. Kim jest pochodzący z Pasierbca budowlaniec, który najpierw zachwycił jurorów wykonaniem piosenki Igo Helena? Kropka. Specjalnie dla fanów show zebraliśmy ciekawostki z jego życia. Dominik Dudek z 13. edycji The Voice of Poland ma 28 lat i jest budowlańcem. Na co dzień pracuje w firmie mojego taty. Zajmujemy się głównie betonami, czyli wylewamy betony. Nie jest to może praca moich marzeń, ale jak na przykład w Krakowie jadę autobusem i autobus się zatrzymuje na przystanku. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to było zrobione moimi rękami. Bardzo o nie dbam. Zawsze pracuję w rękawicach ochronnych. Jak nie mam rękawic na rękach, nie idę do pracy, ponieważ jestem muzykiem, występuję. Jak wychodzę na scenę, to chcę się czuć ładnie, fajnie. Chcę, żeby ludzie mnie dobrze odbierali, wyznał Dominik Dudek podczas przesłuchań w Ciemno w 10. Odcinku The Voice of Poland. Mężczyzna wystąpił wtedy z piosenką Igo Helena. Baron porównał wtedy jego głos do Dawida Podsiadło. Dominik Dudek z The Voice of Poland 13. Kim jest? Co jeszcze wiadomo o Dominiku Dudku? Uczestnik 13. edycji The Voice of Poland pochodzi z Pasierbca w gminie Limanowa, a obecnie mieszka w Krakowie. Mówił, że muzyka to nieodłączny element jego życia. Mężczyzna wychowywał się w licznej rodzie, gdzie muzyka była bardzo ważna. Większość jego bliskich muzykuje, nic więc dziwnego, że ich spotkania kończą się wspólnym graniem i śpiewaniem, zwłaszcza folkloru. Swoją przygodę z muzyką klasyczną rozpoczął mając 15 lat. Wówczas uczył się gry na klarnecie, a później na saksofonie. Dudek pokochał muzykę tak mocno, że kontynuował swoją edukację muzyczną na Akademii Muzycznej w Katowicach, którą skończył. Jesteś muzykiem z krwi i kości, podsumowała Justyna Steczkowska. Dominik tworzy też swoje utwory i gra na gitarze. The Voice of Poland 13. Dominik Dudek nie jest singlem. W 13. edycji The Voice of Poland dowiedzieliśmy się też, że Dominik Dudek to wielki fan zespołu Coldplay. Ma talent do pisania tekstów i komponowania utworów, czego najlepszym dowodem jest rewelacyjny singiel Wydaje się, który miał premierę podczas półfinałowego występu w The Voice of Poland. Czy Dudek jest singlem? Kropka. Jego liczne fanki mogą być niepocieszone, bo nie mają u niego szans. W programie dowiedzieliśmy się, że ma dziewczynę. Chłopak nie ukrywa, że oprócz muzyki jego największą miłością jest ukochana Aleksandra, która kibicowała mu za kulisami. Kocham swoją dziewczynę, deklarował Dominik w programie. Wszystkie występy podopiecznego z drużyny Thompsona i Barona z programu mają już niemal 300 tysięcy odtworzeń na YouTube. The Voice of Poland 13. Kto wygra finał? Czy Dominik Dudek zdobędzie serca widzów w finale i pokona innych finalistów programu? O tym, kto wygrał 13. edycję The Voice of Poland dowiemy się 19 listopada godzina 23 podczas ostatniego odcinka show emitowanego na antenie TVP2.
Oprócz niego o tytuł najlepszego głosu w Polsce, możliwość nagrania płyty i 50 tysięcy złotych. Walczą. Łukasz Drapała z Timu Lambery, Konrad Baum od Marka Piekarczyka i Ewelina Gancewska z drużyny Justyny Steczkowskiej. Co zrobić, by wygrał? Kropka. To wszystko leży w rękach widzów, którzy głosują na swoich faworytów w głosowaniu SME-owym. Aby zagłosować na Dominika Dudka, wystarczy wysłać SMS o treści 13 na numer 7353 zł i 69 groszy z VAT.